Dzisiaj jest 9 maja, sobota. Jesteśmy na błoniach Stadionu Narodowego i uwaga, niespodzianka, spotkaliśmy tutaj Kajetana Kajetanowicza, z którym będziecie mogli za chwilę obejrzeć materiał. Kierowcą rajdowym, a jednak czasami przyjeżdżasz na tor przed zawodami Rock Cup Poland. Dlaczego? Przyjeżdżam na treningi, ponieważ jest to dla mnie dobry trening. To jest na pewno jakaś odskocznia od tego, co robię na co dzień, ale tak serio mówiąc, również traktuję to jako element, jeden z elementów przygotowania do rajdów samochodowych. Nigdy, wtedy kiedy byłem młody, nigdy nie miałem okazji jeździć na profesjonalnym karcie. Być może jest to też takie spełnienie, próba spełnienia marzeń z dzieciństwa, ale jednak chyba najważniejsze jest to, żeby mieć dobry fan i żeby jednak ćwiczyć kondycję. Niektóre odruchy, tor jazdy, wyczucie opony, to wszystko składa się na moją szybszą jazdę później, przynajmniej taką mam nadzieję, w rajdach samochodowych. Karting nie jest dla mnie najważniejszy, ale jest wielką przyjemnością. Ja postawiłem już na coś innego. Jestem trochę za stary na karting, żeby się ścigać bardzo profesjonalnie, ale może nawet będę miał okazję pościgać się, powiedzmy, profesjonalnie. Natomiast w tej chwili oczywiście stawiam na Mistrzostwa Europy, do których się przygotowuję, i to też sprawia, że właśnie na tym kartingu nie mogę, na tych kartach nie mogę zbyt często niestety jeździć, a mam wielką przyjemność, gdy to czynię. A jakie były Twoje wrażenia, gdy pierwszy raz wsiadłeś do profesjonalnego go-karta? Różnica pomiędzy takim kartem halowym, takim ogólnodostępnym, a profesjonalnym kartem, którym startuję, którym mam okazję jeździć, a one startują normalnie w zawodach, to jest różnica jak pomiędzy Fiatem, którym zaczynałem, Fiatem 126P, którym zaczynałem karierę w rajdach, a powiedzmy Subaru, którym zdobyłem 4 tytuły Mistrza Polski. Teraz jeszcze jeżdżę, jeszcze bardziej zaawansowanym samochodem Mistrzostwa Europy, ale nie jeżdżę też najmocniejszym kartem, więc tak to można porównać. Kolosalna różnica, ale też bardzo wymagająca sprawa, jeśli chodzi o kondycyjne przygotowanie. Zwłaszcza na niektórych torach, wtedy kiedy jest dobry grip, kiedy jest duża przyczepność, wiesz, ta główka już pod koniec dnia odchodzi tam, gdzie nie trzeba. Jest ciekawe uczucie, wiesz. Może między innymi dlatego wolę jeździć po deszczu, nie w deszczu. Kajto, chciałbyś wystartować w serii Rock Cup Poland? Wiesz, to nie jest start w serii Rock Cup Poland, nie jest moim głównym celem, natomiast myślę o tym i niewykluczony, że kiedyś wystartuję. No to kiedy może do tego dojść? W tym roku? W następnym? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo mocno staram się zawsze być na tym torze przynajmniej 2 razy w roku. To jest zdecydowanie za mało, pomimo tego, że wiele tego, czego się nauczyłem w rajdach, jestem w stanie przełożyć na karty. I tak też czynię, ale jeżdżę przede wszystkim dla przyjemności. Powiedz nam, dlaczego karting jest taki ważny, taki istotny w kreowaniu kierowców wyścigowych i rajdowych? Czego możemy nauczyć się w kartingu? Karting jest ważny pod względem edukacyjnym, nie tylko dla późniejszych mistrzów, czy w ogóle chętnych do tego, żeby startować, brać udział w zawodach, rajdach samochodowych, czy wyściga, ale także jest takim przygotowaniem do jazdy w normalnym, nawet otwartym ruchu. Gdy jeździmy na kartach, oczywiście nie mówię tutaj o ściganiu, szybkiej jeździe, bo w kartach jednak też chodzi o to, żeby jak najszybciej dotrzeć do tego punktu B, czyli do mety, z punktu A do punktu B, żeby jak najszybciej się przemieścić. Przecież jeździmy po torach, no ale ta meta gdzieś w końcu jest.
ma dużo wspólnych celów. Też musimy być skoncentrowani w kartach i w normalnym otwartym ruchu. Też jeżeli wpadniemy w poślizg, bo może się taka sytuacja zdarzyć, że coś nas zaskoczy, to jednak te odruchy wyuczone w kartingu mogą nam na pewno pomóc. Oprócz tego, tak jak każdy inny sport, obowiązkowości, regularności, ciężkiej pracy do tego, żeby jednak że sukces, czyli ta meta wymaga poświęcenia. Na karcie trudno na przykład SMS-a pisać czy dzwonić, ale jestem przekonany o tym, że na pewno warto młode dzieciaki przyprowadzać na tor, czy to halowy, bo to nie mówię tylko o roku, ale w ogóle o całym kartingu, że warto wypuszczać dzieciaki na tory, propagować karting, bo to ma na pewno przełożenie później na bezpieczeństwo.